To moja biblioteka. Jest sztuka. Dla dzieci. Przyrodnicze. Historyczne. O edukacji. Poezja tam wysoko. Pokoju dziecka, więc może być to chyba łagan. Muzyka. Powieści. Tu historyczne. Tutaj religia. Religia, wiara, psychologia. Słowniki. Znowu religia, wiara, psychologia. Słowniki, książki do nauki języków. W bibliotece, w której się książki używa, tak to wygląda. Nie będę specjalnie dla Was porządkować. Porządkowanie zwykle trwa jeden dzień. Stan porządku też jeden dzień, potem znowu jest tak samo. Kolekcja filmów. I tu książki, bo też religia, psychologia. Tam są powieści. Tu drabinka mojego syna. Tak, mam jeszcze kasety. I to nawet nie są wszystkie, które mam. Płyty. Te, które wymieniłam w filmie. Jakoś języki szło tu. Rosyjski, hiszpański, francuski, angielskie. Tutaj klasyka. Klasyka do góry. A i angielskie głowy. Witajcie, Anna Hoi z tej strony, z kanału Okiem Matki. Poproszono mnie, znajoma poprosiła mnie o zrobienie filmu na temat baśni. W sensie, jakie książki z baśniami. No więc pierwsze, co mogę powiedzieć, przepraszam, chyba robi się późno i jakoś tak jest... No dziwnie jest, ale nic na to nie poradzę. Przede wszystkim nie kupujcie takich za dużo, no czasami nie można. Takich baśni, gdzie mają jakieś takie komputerowe rysunki, zawsze lepsze są takie ładne rysunki w starym stylu. Kupujcie baśnie też w różnych językach, jeżeli uczycie dzieci języków. To mogą być i te uproszczone, i te trudniejsze, i te z polskim tekstem po jednej stronie i obcym po drugiej stronie, różne. Ja Wam pokażę moją kolekcję. Tu jest ta kolekcja samych bajek i baśni. Nawet to chyba nie jest wszystko, no ale nie chciałam już wszystkiego też tak wyjmować z półek. No ale to Wam pokażę, co ja uważam. I będzie szybko leciało. Ok, Charles Perrault, to ja właściwie mam tylko po francusku. To są Conte de ma mère Loua, czyli opowieści mojej matki gęsi. Znane takie wydanie. To lecimy dalej. Baśnie Magdaleny Samozwaniec. Śpiąca królewna, czyli klasyczne baśnie, ale znanej osoby, która to ładnie napisała po swojemu.
Królewna ukryta w jamie. Baśnie szwedzkie. Takie coś mamy? Pamiętajcie, że mamy dużą jakby pokrewieństwo ze Szwedami, słowiańskie. Baśnie i legendy indyjskie. Taką książkę mam. Ja to wszystko kupuję na Allegro. Używane. Większość. A to kupuję na ciuchach. Teraz to nie wiem, czy już jeszcze jest. Na przykład to kupiłam za 5 zł na ciuchach. Tak? Sleeping Beauty. Śpiąca królewna. Po angielsku. Są rysunki i jest, widzicie, takie coś, co na przykład taki 8-9-latek, który już umie czytać, może sam sobie czytać. Aczkolwiek mój 10-latek już nie jest zainteresowany, ale czytałam mu to. Krzesiwo. Takie mam wydanie, krzesiwo, w sensie tu są różne. Andersen i bracia Grimm. I tu jest sporo baśń znanych. Andersen baśnie. Abyście nie widzieli, Owidiusz przemiany, to jest jakby cały spis mitów, tak? Czyli też baśnie. Mitów greckich. Helena Adamczewska, baśnie i legendy Dalekiego Wschodu. Grimm's Fairy Tales. Paragon, takie wydawnictwo tego stylu. Rosyjskie skazki. Na przykład tu, tak. Klasyczną cyrylicą, no trzeba umieć czytać oczywiście, już takie coś, tak? Kornelia Dobkiewiczowa, Sztolnia w Sowich Górach. Okay. Też na Allegro. Legendy polskie o królach i inszych. Józef Szczypka. Mała kulka złotopiłka. To jest teraz, tego już chyba nie ma, tej serii Bajkowa Akademia Angielskiego. Do tego była płyta mówiona i zapisana. Zobaczcie, i po polsku, i po angielsku. Nawet myślę, że cenna inicjatywa. Mam tego trochę. Czerwony kapturek. Szklana góra. Takie coś dla małych dzieci, czyli twarde okładki. Dziadek do orzechów. Tekst Liliana Fabisińska. No myślę, że jest okej. Okay. To jest takie właśnie z tych uproszczonych. No, ale takie właśnie też trzeba mieć dla tych mniejszych. I takie coś, co dostałam od mamy jednego z dzieci. Okazało się, że ona w tym wydawnictwie pracowała. Bajki La Fontaine, Fable. I to też jest z płytą wydane. I jest po polsku i po francusku. Wiecie? Zobaczcie, po tej stronie po polsku La Cigale et la Fourmi, albo po tej po francusku Le Fable, La Fontaine. Mam takie skazki. Żeby taki zestaw mieć, no to jakby trzeba trochę poszukać. Tutaj akurat te obrazki myślę, że nie są takie straszne, ale to są już w takim bardziej nowoczesnym stylu. Nie tak jak ta pierwsza, którą pokazywałam. To dostaliśmy od babci mojego syna, która pochodzi z Ukrainy. Mam to wydanie, o którym mówi się, że no tak, teraz to trudno dostać. Myślę, że na Allegro można szukać. Pana Jelko, genialne ilustracje, ale mówiłam o tym gdzie indziej. B jak bies, kupiliśmy to. Abecadło mitologii słowiańskiej. Polecam. Kupiliśmy Doroty Bałuszyńskiej srebro. Jedną, bo inne były niedostępne. Bohaterowie zaczarowani. Czyli znowu słowiańska mitologia. Czyli baśnie. Ignacy Krasicki, wybór bajek i satyr.
Też ciekawa inicjatywa. Zobaczcie, ładnie wydane. Ale mam też w starocie. Adama Mickiewicza mam normalnie taką całą serię 5 tomów, no ale kupiłam też takie pojedyncze. Zobaczcie, bajki Adam Mickiewicz. Albo to, Pani Twardowska. To w seriach dla z lektur, tak? Adam Mickiewicz. Bajki chińskie, Waleria Tomaszewiczowa. Mam też takie coś całkiem dla małych dzieci, twarde, kiedyś kupiłam, w Świat bajek La Fontaine'a. Stwierdziłam, że to może być niezła inicjatywa, na przykład tak, no uproszczone, ale duży liter, dziecko może sobie samo czytać. Mysz miejska i mysz wiejska. No i to, czyli La Fontaine to pisał wierszem, więc wiadomo, że to nie są jakby La Fontaine'a. Ale jest to ciekawie zrobione, no. Jakby można mieć i takie w domu. Jest ten morał. Bo bajek La Fontaine'a nie przyniosłam tych oryginalnych, widzę. No dobra. Klasyczne bajki na dobranoc. Klasyczne bajki na dobranoc. I też dosyć duże... dosyć... Są obrazki i dosyć duże... pismo. Zobaczcie. Mam taką hiszpańską serię. Obrazki mi się nie podobają za bardzo, ale nie, nie miałam bardzo wyboru. Pulgarcito, ale mam jeszcze 3. Piękna i bestia chyba. Nie pamiętam. Na końcu są zadania dla uczących się hiszpańskiego, więc to jest o tyle ciekawe. Ale jak to czytam, to skracam zwykle, bo moje dzieci jeszcze tak dobrze hiszpańskiego nie znają, albo trochę tłumaczę. O, to mamy, La Bella i La Bestia. A poza tym, jeżeli czytacie bajkę, którą dzieci znają po polsku, no to powiedzcie im, że to jest bajka ta i ta i one będą kojarzyć. Okay? Kupiłam też takie coś na ciuchach używane z puzzlami, których już nie było, więc bajka była, znaczy jakby książka była dużo tańsza. Sleeping Beauty na przykład, tak? Czyli Śpiąca Królewna. Śpiąca Królewna, Kot w butach. Mam Homera. Pobudził mi się Iliada. Nie czytałam tego dzieciom. Troszeczkę Owidiusza. Gdzieś tam w pewnym momencie czytałam. Z jakiejś okazji, nie pamiętam. Tak samo jak mam Biernata z Lublina, Ezopa, bajki Ezopa. Mam też bajki Ezopa w takiej skróconej serii, w sensie nie wierszem. Ale one nie są takie długie, więc jakby myślę, że można to czytać, to nie jest jakaś tragedia. Pasterz swoją trzodę pasąc, a na ciche morze patrząc, począł sam z sobą zmyślać, jakoby też mógł żeglować. No, wiecie, jeżeli przyzwyczajcie dzieci do języka bajek specyficznego, to nie będą miały takich wielkich problemów ze zrozumieniem tego. Poza tym można wybrać z Ezopa te bajki właśnie o zwierzętach. W każdym razie mam pełne pytanie. Kupiłam mitologię. To jest super. Moje dziecko uwielbia. Poza tym ten piękny rysunek. Mitologia, czyli przygody słowiańskich bogów. Melania Kapelusz. Muszę poszukać, czy coś jeszcze pani Melania wydała. Kocham ten pomysł na początku. Przygody słowiańskich bogów. I pięknie ilustrowane, naprawdę. Zobaczcie. Bardzo fajna książka. Dobra książka. Dawno, dawno temu najpiękniejsze polskie bajki. To? Aleksiejuk?
Polskie baśnie, wydawnictwo Zielona Sowa. Dużo rysunków. Najpiękniejsze mity greckie w formie ilustrowanej. Mam gdzieś jeszcze mity greckie, ale też nie wziąłam tej książki. Wszystkiego nie wyciągnęłam. Proste mity greckie. No wiecie, tej znanej osoby. Nie mam Gravesa, może kupić. Ale mam tego Polaka. Paradowski? Parandowski? Tak wygląda. O! Przewraca mi się ta konstrukcja. Jan Brzechwa, oto bajka, Szancera, rysunki. Tak kupiłam na Allegro. No i to jest to wierszem. Tak. Chciałam pokazać, jaki to... Poszła w las nauka, na przykład. Czemu wiatr bez przerwy wieje, czemu kogut głośno pieje, czemu krowa mięsa nie je i tak dalej. Ale to są jakby... No właśnie, to są bajki Brzechwy. A, mam jeszcze takiego La Fontaine'a, bo jeszcze mam innego takiego już całkiem jakby nie dla dzieci, ale to jest nawet rysunkowe i tak. Widzicie? Le loup, la mère et la mère, l'enfant, czyli wilk, matka i dziecko. Bajarka opowiada. Bajarka opowiada, zbiór baśni z całego świata, opracowała Maria Niklewiczowa. Ilustrowała Maria Orłowska-Gabryś. To ona to tak jak szance. Piękne ilustracje. Łukasz Wierzbicki, Drzewo, czyli mity słowiańskie i inne opowieści. Też bardzo ciekawe. Pana Zieliny są bajki w internecie, ale chciałabym kupić też jego książkę. To chyba się nazywa Bestiariusz, nie pamiętam. Ślężańskie Bojania, Wacław Dominik. Ok, rysunki są. Bajki, Hanna Januszewska. I tutaj bajka, Smok i Królewna na przykład, tak? Takie obrazki są mało kolorowych, a sporo czarno-białych. Stary typ książki. No i mamy też tą nową, też ją polecamy, Igor Gurewicz, Borek i Bogowie Słowian. I to tyle, co wam chciałam pokazać. No mam jeszcze trochę takich wydań jakby niby dla dorosłych, także tylko do czytania, bez obrazków, zwłaszcza tego La Fontaine'a. No ale widzicie, tego trochę jest. Mam tego, nie wiem ile tego jest, może ze 30. Ja uważam, że w ogóle dla małych dzieci to głównie bajki i nie współczesnych autorów, tylko najpierw zacząć od klasyki. Współczesnych może też, zwłaszcza jak jest jakiś deficyt, nie możecie czegoś dostać czy coś. No czytajcie dzieciom baśnie i bajki. Czytajcie dzieciom baśnie i bajki. Róbcie sobie takie kolekcje, żeby poznało to, co najważniejsze, czyli mity, baśnie, bajki. Do tego można dodać Biblię, bo mam też Biblię ilustrowaną. Bo to też jest w sumie zestaw mitów pewnej narodowości. Jakby na to spojrzeć troszeczkę inaczej. No i tyle. Tyle o baśniach. Jak ktoś mnie prosił o przedstawienie tego, co ja mam, no to to jest to, co ja mam. I w księgarniach kupowanej na Allegro i w różnych tam antykwariatach. Wy też tak możecie zrobić, to nie jest fortuna. Nie trzeba wydać fortuny na to. Natomiast dobrze, żeby to było i żeby dzieci miały do tego dostęp same. Oprócz tego mam też takie bajki typu Brzechwa i Tuwima przede wszystkim, w takich pojedynczych oczywiście. To jest u mojego małego, młodszego dziecka, gdzie on sobie sam to przegląda, albo dziadek mu czyta, jak przyjeżdża. W sensie wierszowane bajki. Te bajki takie głównie o zwierzętach. To też są mity i bajki, tylko te, nie te głębsze, tylko te takie moralizujące.
No i tak. A te baśnie powinniście czytać wy, rodzice. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, pozdrawiam Joanna.